My ze swojej strony z premierem się przepilujemy, aby nikt piachów w trybie nie sypał. Jesteśmy z Tobą! Jesteśmy z Tobą! Za? Ja wszystkim podziękować. Wiecie, to był. Mówili, że to był areszt wydobywczy. Tak. Ale on był wydobywczy w tym znaczeniu, że Wasze modlitwy mnie wydobyły. Siedziałam sama przez 7 miesięcy, czułam wasze modlitwy. I to jest po prostu nie do opowiedzenia, jak państwo, państwo modlitwa trzymamy na dół. Niech to błogosławieństwo dotknie wszystkich, których też tu nie ma, którzy z I ojciec Ojcze, święta, tego tego mógł zapłać. Dziękujemy bardzo, szczęść Boże. Dobry wieczór państwu, w ten taki nostalgiczny, refleksyjny wieczór. to jest Ale dobry, dobry. To ale jest dobry wieczór, bo... Dla księdza Michała, dla pani Urszuli, dla, dla pani, pani Karoliny. Karoliny. Bo są z nami po prostu. Tak. Chociaż my w, tutaj w telewizji jesteśmy pod ogromnym wrażeniem e, tych dwóch rozmów. E, z panią Karoliną, z panią Urszulą. E, to, co te panie opowiadały. E, no na, Strząsające absolutnie relacje. Stawia, w, e, stawia włosy na, 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 na głowie dęba. To jest po prostu, że to jest w ogóle możliwe. Eee... Zatem jeszcze raz, dobry wieczór państwu, Adrian Borecki. Adrian Stankowski. I na łączeniu e, chyba mamy już Adrian Klarenbach. Czy się słyszymy, Adrianie? Macie, macie, się słyszymy. Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór wam, kochani. Też tutaj musimy wyjaśnić, że e, no Adrian e, po pewnym zabiegu, mamy nadzieję, że kolano już dobrze. W porządku, dziękuję bardzo. jest z nami zdrowie ci życzymy. E, Mamy na pewno oglądałeś te wywiady wstrząsające z panią Urszą i z panią Karoliną. To będzie nasz główny temat piachem w tryby, bo no to, to są relacje, które wstrząsają. To są relacje, które wstrząsają po ludzku, które wstrząsają serca, ale też które wstrząsają rozum człowieka, że zastanawia się, w jakim kraju my żyjemy. No ni niestety już, już o tym wspomniałem, że to jest w ogóle nieprawdopodobne, że coś się takiego mogło zdarzyć. Będziemy te e, kolejne fragmenty państwu, e, te, które tak na szybko, że tak powiem, wy wyłapaliśmy w czasie, w czasie rozmowy, no, na przykład e, załatwianie potrzeb fizjologicznych e, na oczach mężczyzn mężczyznach, się. no nie mieści się w głowie, bo to jest poza wszystkim zakazane wprost przepisem. Żeby takie rzeczy się działy, a się działy i nikt nie Posłuchaj... Mimo tego, że są zakazane. Tak. Posłuchajmy, pani Urszuli. Żeby skorzystać z toalety za każdym razem, no to musiałam dzwonić po funkcjonariusza. To się funkcjonariusz. chce do toalety co kilka chwil, tak. przy zapalaniu pęcherza. E, no i... ale to zdarzało się czasem, że ten funkcjonariusz nie pojawiał się tak za wcześnie i co najgorsze, to był mężczyzna. znaczy. to Sytuacja, w której no, on mnie odprowadzał do tej toalety. Toaleta miała takie okienko. To była no, toaleta i prysznic. Takie okienko miała w drzwiach, powiedzmy jedną, czwartą drzwi. I no, ja się zaczynałam załatwiać, a ten funkcjonariusz się patrzy do środka. Nie wiedziałam, mam przestać, mam się ubrać, mam. Już Co robić? No, musiałam, musiałam skorzystać z tej toalety, zwłaszcza że i żołądkowo, i wiadomo. I potem za każdym razem. Znaczy, byli tacy funkcjonariusze, którzy tekstowali przy tym okienku i tak nie patrzyli się. Widziałam, że tak próbują chociaż w minimalny sposób uszanować te, te moje minimum prywatności. Ale no byli tacy, którzy się patrzyli i mówię, ale dlaczego, myślę, znaczy nie spytałam o to nawet, nie? Ale myślę, dlaczego mężczyźni się na mnie patrzą? Nawet nie miałam taki, takiego instynktu, żeby zaprotestować. Byłam tak stłamszona, przerażona i... Ale było to tak upokarzające, no i potem spytałam, czy też mogę się umyć, bo tam był prysznic obok. Okazało się, że mogę, ale znowu stałam przed wyborem spocona, brudna po jakby tej całej nocy na dołku, czy, czy się umyć, czy siedzieć taka brudna, ale jak się umyć, to oznaczało rozebrać się czy no. ten funkcjonariusz cały czas przez to okienko patrzył. On nie wchodził do tej łazienki, ale skoro ja mu mogłam spojrzeć w oczy, to znaczy, że. On mnie widział po prostu całą, nie? I... Yy, to było tak upokarzające. No sprawa wygląda tak, że Pokażenie. to państwo polskie ma obowiązek zapewnić panie funkcjonariuszki, które w takiej sytuacji, jak już yy, muszą nadzorować przy tych czynnościach, bo to też jest specjalny tryb związany z tą Nką, czyli zaszeregowaniem całej trójki do kategorii przestępców niebezpiecznych. Zupeł... Szczególnie niebezpiecznych do tej od razu, bo N to jest zupełnie zupełna bzdura. No ale, ale jeżeli nawet tak tak, taka, to, taki, tak zaszeregowano, tak zadecydował przecież prokurator, no to państwo polskie ma obowiązek znalezienia pań funkcjonariuszek, które będą nadzorowały. E, e, o, obie panie w tych, w tych momentach. A tu chodziło też, jest... żeby po prostu pozbawić wszelkiej godności te panie, bo to naprawdę już nie chodzi o to, czy te panie są winne, czy niewinne, to już w ogóle też nie ma w tym przypadku znaczenia, bo tu chodzi o godność ludzką, jeżeli chodzi o, o te no, tortury, tak, to trzeba to nazwać, po prostu to jest, była tortura psychiczna, żeby kogoś złamać, żeby poczuł się tak, jak pani Urszula mówiła, że czuła się jak śmieć. Czuła się jak śmieć i to też chodzi właśnie o to. Myślę, że Adrian zwrócisz na to uwagę, że to było po prostu złamanie wszelkich zasad. Ale to godności. Było złamanie, to panowie, to było złamanie wszelkich zasad i standardów od samego początku, od chwili zamknięcia. No, ja wiem, że możemy łączyć sprawę. Księdza Michała Łoszewskiego, pani z Ministerstwa Sprawiedliwości, plus do tego wszystkiego jeszcze Marcina Romanowskiego. Ja mam tego pełną świadomość, bo ktoś próbuje sobie akurat taką układankę i taką łamigłówkę wymyślić, i on sobie wymyślił, ją układa. Natomiast jeżeli słyszymy w przypadku Romanowskiego, gdzie są ekspertyzy prawne, przez znamienitych prawników podpisywane, a właściwie nie podpisywane. One są wystawiane, bo o podpisie ci prawnicy zapominają. Jeżeli tam nie ma dat na tych opiniach, idźmy krok dalej. Jeżeli te panie są zatrzymywane i nie mają kontaktu ze swoimi rodzinami, jeżeli nie mają tego, co jest obowiązkiem Straży, przepraszam, Służby Wewnętrznej, chciałem powiedzieć Straży Granicznej, ale przy okazji ze Strażą Graniczną też jest tak, że jeżeli przychodzi co do czego i do zatrzymania na przykład kobiety, to z reguły to strażniczki graniczne się tym zajmują, podobnie zresztą jak funkcjonariusze krajowej administracji skarbowej. Kiedy dochodzi do tak zwanej kontroli już osobistej, no to do kobiety wysyłana, dedykowana jest kobieta, a nie mężczyzna. Doskonały wpis, ponieważ masz rację. Rzeczywiście to, co udało mi się śledzić na bieżąco, to śledziłem na bieżąco. Czyli tą ostatnią rozmowę Danuty Choleckiej z, i z paniami, wcześniej jeszcze z politykami. I, I powiem szczerze, nawet chyba dobrze się stało, że akurat Danka dzisiaj prowadziła Agorę. Ponieważ Danka w swój jedyny, niepowtarzalny sposób te rozmowy przeprowadziła. Jak rozmawia kobieta z kobietą jest zupełnie inaczej, A jeżeli rozmawia mężczyzna z kobietą. Ja to rozumiem, ale do czego zmierzam? A no, zmierzam do tego, że to, co się stało, to jest po prostu jedno wielkie świństwo. No, używajmy języka takiego, który jest chyba zrozumiały. No to jest świństwo. No, no, była granda, premier Beata granda Szydło. Granda do, do, je, je, jeszcze poczekajcie, była premier Beata Szydło, y, zamieściła wpis na profilu X na dawnym Twitterze i się pyta, gdzie są te wszystkie kobiety, gdzie są te wszystkie obrończycie praw kobiet, no, gdzie one były przez ten cały czas? No właśnie, gdzie ktoś, one były, co one za zrobiły, to co one mówiły. Tak? No, no, to, to, no to, to, za to, takie to, traktowanie kobiet. Bo, bo przepraszam to bardzo, ale to, to jest granda wymagająca dymisji dzisiaj. Ehm, o, wpis pani premier Szydło. W telewizji Republika widzimy dziś kobiety, których życie bodnarowcy zmienili w koszmar. Czy w ich obronie staną te wszystkie osoby, które na co dzień mają usta pełne frazesów o prawach człowieka. Te wszystkie obrończynie praw kobiet. Gdzie jesteście, szanowne panie? Gdy kobiety opowiadają o stosowanych wobec niej brutalnych praktykach. Schowałyście się. Tak, gdzie jest Marta Lempart. No to gdzie jest, nie wiem, strajk kobiet. Tak, nie, nie... bo one, one przecież yy, przypisują sobie prawo, że wypowiadają się w imieniu wszystkich kobiet. Gdzie one są? Nie, nie, nie. One czy one teraz będą Przepraszam gdzie, gdzie zadawać pan pytania Bodnar dzisiaj? Nie, one po... gdzie gdzie jest pan Bodnar? Cały strajk kobiet powinien się domagać dymisji Bodnara, dymisji Tuska. Ale on, on powinien wyjść na konferencję prasową powiedzieć, że biorę odpowiedzialność za to, co, co się stało, bo on tak czy inaczej bierze odpowiedzialność. Przepraszam, przepraszam mógłbyś, mógłbyś powtórzyć to, co powiedziałeś, że, że co miałby Bodnar zrobić? podać no, się do. No, no właśnie. Bo ona tak, znaczy, tak nie, naprawdę Nie wiem, ja źle zrozumiałem, ja tak troszeczkę zażartowałem, ale y, dzisiaj nie wyjdzie ani Bodnar, ani zwierzchnik Bodnara i nie powiedzą, że popełnili błąd. Jedno jest pewne, też gdzieś na śledząc ten portal y, y, X y, bezproblemowo Państwo natkną się na takie opinie, w których ludzie mówią, y, nazywają rzeczy po imieniu i mówią tak. I Bodnar, i Tusk. Dzisiaj mają moralniaka po wypuszczeniu tych pani księdza Michała. No i tak to wygląda. To nie tak miało wyglądać z całą pewnością, bo plan i układ był inny. Ci ludzie mieli gnić, a właściwie przystankować w areszcie tymczasowym tak długo, jak powiedzmy byłaby prowadzona sprawa prokuratorska, i tak długo, dopóki sąd nie podjąłby decyzji, na przykład o y, um, ustanowieniu pierwszego posiedzenia sądu. No. A to mogłoby to się stać inaczej? też, no tak. My też po ludzku, bo to chodziło o to, żeby ich trzymać do, do, tak długo, aż coś zeznają na ziobrę, bo to przecież. No tak. przecież to. o to chodzi. Bo no. to też jest bardzo jedna ważna rzecz, o czym mówiły dwie pani, które przecież nie mogły się spotykać przez te 7 miesięcy, nawet tutaj podczas tych wywiadów, nie mogły się widzieć, dlatego też by nie były te dwie panie razem do jednego programu zaproszone, tylko były oddzielne dwie był rozmowy. Specjalny Była specjalna system... procedura tutaj w naszej tak. stacji, żeby pani Urszula pierw mogła wyjść, żeby przypadkiem się nie zobaczyła, żeby nawet w odległości 20 metrów nie widziała pani Karoliny. Więc tutaj naprawdę procedury z naszej strony, wszelkie były zapewnione, zagwarantowane, żeby wszystko było zgodnie z prawem. Jedna rzecz, o którą chcę poruszyć, bo tutaj podkreślały zarówno pani Karolina i zarówno pani Urszula, że podczas tych siedmiu miesięcy tak naprawdę rozmawiały z prokuratorem, zeznawały, tylko wtedy, kiedy przed końcem już opływu tych tych terminów, jeżeli chodzi o y, areszty, dopiero się przyklepać im kolejne i zmieniać, zmieniać zarzuty na kolejne wymyślone, bo tak naprawdę tutaj tak jak panie mówią to jest praca dla prokuratury na dokumentach, które są w Departamentach Ministerstwa Sprawiedliwości. Absolutnie nic nowego prokuratura nie ma. Nie ma nowych dokumentów tak naprawdę. Więc tutaj ewidentnie widać, że chodziło o to, żeby złamać te kobiety. O nic innego. I wymyślanie kolejnych yy, zarzutów to jest absurd, bo przecież prokuratura dysponowała tymi dokumentami od samego początku. To dlaczego od samego początku nie postawiła wszystkich tych zarzutów, tylko teraz, przepraszam, wymyśliła, sobie z a to, a to na ja, ja ci odpowiem na to zarzut. pytanie, ja ci odpowiem na to pytanie, bo gdyby prokuratura wystrzelała się ze wszystkich zarzutów, które miała, to no od razu no to jej wniosek ty... ległby Puść. w gruzach na samym początku i każdy sąd by je odrzucił. Natomiast zasada taka doklepywania paragrafu, czy do doklepywania przystankowania w języku grypserii więziennej, przystanek oznacza po prostu to z jakiego paragrafu odsiaduje się wyrok, no to to ma służyć temu, żeby podbijać atmosfery i emocje, no to, to jest jedyne proste, racjonalne wytłumaczenie. A, no mecenas dostała ze mną tak ironizował, że, że jeszcze księdza nie oskarżyli o szpiegostwo na rzecz Watykanu, bo to A wszystkiego... nie podpowiadaj. Ale wiecie co, tutaj A też chcę podkreślić, bo to są niezwykle spójne, niezwykle zgadzające się ze sobą relacje, zarówno pani Karoliny, tak jak i pani Urszuli. Pani Urszula mówiła o tym załatwianiu potrzeb fizjologicznych, tak samo pani Karolina i myślę, że tutaj właśnie, żeby widzowie dostrzegli... Wiarygodność tych zeznań, tych relacji obu pań. Posłuchajmy może teraz pani Karoliny. Ja, jeszcze tylko zdanie, bo te relacje były dzisiaj bardzo oszczędnie dawkowane przez panie, ale nadejdzie taki moment, kiedy obie te relacje będą uporządkowane, e, zebrane w, w, jeden do, w jedne dokumenty i, i, i wtedy wyjdzie Ale pan mnie donajam. i tak zaskakuje bo spójność dzisiaj, tych, tych zeznań. Bo, bo tych dzisiaj wywiadów. panie same zresztą mówiły, że. Że dzisiaj jest Dzień Radości i dzisiaj Emocji one same wypierają takie, takie traumy z, z, ze swojej świadomości. Ale zobaczmy rzeczywiście kolejny fragment. Wypowiedź pani Karoliny, jakbym mógł prosić o e, no, tych potrzebach fizjologicznych, o tych torturach, które tam miały miejsce. Ja byłam po pierwsze w szoku, poza tym bardzo źle się czułam, tak jak wymiotowałam, więc musiałam co chwilę e, chodzić do łazienki. Towarzyszyła mi. Funkcjonariuszka, co no, nie było komfortowe, dobrze, że nie funkcjonariusz. No, jak później się okazało, że nie zawsze to będą funkcjonariuszki, ale niestety też funkcjonariusze, którzy na późniejszych etapach mojego transportu zanim zostałam osadzona w areszcie śledczym, to Niestety też panowie patrzyli na mnie, jak załatwiałam swoje potrzeby fizjologiczne. Czyli czy ten sam mechanizm, tak? który u pani Urszuli, która nam to opowiadała. Tak, ten sam. No i tak się, patrz, się zło złożyło, że nie ma wszystkie dowody nagrania, które są obowiązkowe w takich miejscach. Eee, zniknęły, nie księdze, ma dokumentacji, muszę... bo to bardzo prosto: e, e, przedstawić dokumentację, że tego i tego dnia na dyżurze była funkcjonariuszka, ta pani tam jakaś taka, b, 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 Anna K, czy inna pani, e, 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 i, i nadzorowała taki, że nie. Może podpisów nie będzie? Bo to też tutaj Takich w... dokumentów nie ma, nagrań nie ma. ma... A tutaj ciężar dowodu spoczywa na państwie polskim. To polskie, polskie państwo ma obowiązek wykazać, że nie stosowało tortur. To jest program satyryczny, to ja wam coś podpowiem. Jeżeli mogę, ja rozumiem powagę sytuacji, ale to jest też i dzień radości i to wielkiej radości, bo ludzie po paru miesiącach. Siedzenia właściwie za nic wychodzą na wolność. tak? Może się okazać w narracji takiej dość, jakbyśmy powiedzieli, luźnie tłumaczonej, że funkcjonariusz, który doglądał panią, tego dnia był funkcjonariuszką. Przynajmniej tak się czuł. A. No. No, tak samo jeżeli chodzi e, całe o zatrzymanie, pani Urszula w szczególności to podkreślała, e, jakie siły zostały użyte, kiedy ją zatrzymywano. E, kilkunastu agentów ABW do e, drobnej, szczupłej kobiety, e, e, zakucie w kajdany przy dziecku. No to tak samo pokazuje, jakie siły by przepraszam postawione, użyte do, do zatrzymania tej kobiety. Bo co mnie jeszcze wstrząsa? Dwie panie urzędniczki siedziały przez 7 miesięcy w areszcie, a człowiek, który zabił czwórkę, czworo dzieci na drodze ekspresowej S7, powodując karambol, karambol jest na wolności. To jest. Oburzające, wstrząsające i pokazujące, jak niesprawiedliwym kraju teraz żyjemy, że tylko i wyłącznie na polecenie polityczne, tylko i wyłącznie dla zemsty politycznej, żeby coś udowodnić, coś pokazać, potrafi się, próbuje się zniszczyć człowieka. No to ja mam dla Ciebie inny przykład. Jeżeli pozwolisz, no był taki europosł, bo ostatnio był europosłem w tym ee, e, europarlamencie w poprzedniej kadencji. A pan Włodzimierz Karpiński, a co z nim? No tak. No, ktoś coś? Ostatnio go widziałem w, na forum w Karpaczu. Tam no ale, patrz, y, forumował się tak, tak. Masz kolejny przykład. Sławomir Nowak. On jest przedstawiany, że o Boże, bo on musiał siedzieć wreszcie, ale przepraszam. Nie, tu, bo to był więzień polityczny. Tak, to był więzień polityczny. Tylko czy tutaj w ogóle on jest niewinny? Tylko dlaczego, jakim cudem pieniądze w nogach od stołu, tak dobrze pamiętam, się znajdowały? Tam nie, to był jakiś mebel, to była chyba jakaś szafka to jakaś taka skrytka była A, bo to, to nie, nie było to, to nogi od stołu to było w filmie z, nie zmieściłoby się tam tam, były A w tam rzeczywiście mebla, w drodze od stołu pieniądze te pieniądze milionów by się nie zmieściło to, to zegarki pieniądze nie to to jest to jest więzień polityczny bo to jest złote dziecko złoty chłopiec Donalda Tuska A tak na marginesie to pan Sławek już przypomina, że zmianę czasu mamy w najbliższy weekend No właśnie. Zależy, wiesz, zależy, który zegarek, bo myślę, że może mieć na każdą strefę czasową. Ale słuchajcie, pozytywem jest to, że się jednak znaleźli, znaleźli sędziowie w tym kraju, e, którzy po prostu powiedzieli dosyć tego, dosyć te, te, tego cyrku i po prostu z, z, zwolnili całą trójkę do domu. No. Jest jeszcze jedna rzecz, która mnie oburza, bo to i pani Urszula, i pani e, Karolina o tym mówiły, w szczególności pani Urszula, że e, kiedy chciała przejść, nie wiem, czy do kaplicy, pomodlić się z innego miejsca, absolutnie wszystkie korytarze były czyszczone. Była też w kajdankach prowadzona e, w tym areszcie. Ja się zastanawiam, przepraszam, czy pani Karolina, e, to może nie było widać na ekranach telewizorów, ale jest to kobieta, która ma metr 50 parę, waży może 40 kilo. Czy, taka kobieta, e, czy taką kobietę trzeba w kajdanach? E, nie wiem, żeby mogła przejść z jednego pomieszczenia do drugiego i nadzorować. No, przepraszam, czy ona kogoś, nie wiem, zamorduje, udusi? Jest jeszcze jeden wątek, którego żebyśmy nie zgubili, to jest stan zdrowia księdza Michała, który, jak się dowiedzieliśmy, no, wymaga po prostu pilnej opieki lekarskiej po tych siedmiu miesiącach. Ksiądz Michał cierpi na dwie poważne choroby, które wymagają przestrzegania diety. I prokurator, wyobraźcie sobie Państwo, zgodził się nawet na na taką dietę, ale tylko dwa dni w tygodniu. Rozumiem, że przez pięć dni w tygodniu ksiądz Michał miał w ogóle nie jeść według pana prokuratora. No, ale skutek jest niestety poważny w postaci no, stanu zdrowia księdza Michała. I tak, tak samo, jak ksiądz był w areszcie jak chciał no, oddać swoje potrzeby fizjologiczne, to mu powiedziano, do butelki, tak? To było wstrząsające, a tutaj też pani Urszula ujawniła, co jeden ze strażników powiedział do niej. Myślę, że, że teraz byśmy poprosili o ten fragment wstrząsającego zeznania pani Urszuli. Sądu wróciłam na noc jedną do, na dołek, dlatego, Znowu? że... Znowu? Dlatego, że już jakby było po tym czasie przyjęcia mm -hmm. w areszcie, mm -hmm. więc mogli mnie zawieźć do aresztu, więc wróciłam na ten nieszczęsny dołek, gdzie... No, Też była taka sytuacja, że byłam tak nie była na tym. Dołoku, że chciałam no i zwymiotować i dzwonię do tego funkcjonariusza i proszę, żeby mnie wypuścił do toalety, bo muszę zwymiotować. A on mówi, na podłogę, bo teraz nie mogę cię wypuścić, bo ktoś jest na korytarzu. Super krępująca sytuacja, i pokażę. No tak, tylko że to, nawet poważnie traktując te zarzuty, to przecież te stawiane przez prokuraturę, to przecież to są zarzuty popełnienia przestępstwa urzędniczego. Tam taki... Przestępstwo udowadnia się na dokumentach, które są notabene. Na początku w to, ministerstwa sprawiedliwości. E, I w ogóle nie ma potrzeby trzymania ani księdza Michała, ani dwóch pań w areszcie. No oprócz tego, że e, chciano, żeby skłonić do, 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 do tego, żeby coś tam znały. znały po prostu no. chciano bo, Liczono, że pani Karolina czy pani Urszula złamią się w końcu, powiedział: Nie wiem, to chcecie powiedzieć, że to nam kazał się ziobro, dobrze powiem nas wypuśćcie, bo już mamy tego dość, bo już nie wytrzymujemy. To chodziło tylko i wyłącznie o to i naprawdę ja wierzę, pani Karolini, która mówi, że chciałabym, żeby ludzie poznali prawdę, że w więzieniu siedziały niewinne osoby. I ja wierzę w te zeznania. Naprawdę wierzę, kiedy widzę te kobiety, które ze łzami w oczach opowiadają to, co je tam spotkało. No Adrian, wal na podłogę. Jak tak można powiedzieć do kobiety, do drugiego człowieka, który cierpi? Słuchaj, to tak samo jak można powiedzieć do człowieka innego, żeby robić to do butelki w formie dość takiej potocznej, nieładnej. No to, to, to się dzieje, taki jest język. No. Ale to nie chodzi o to, że ja go tłumaczę w jakikolwiek sposób albo go relatywizuję, a tym bardziej go akceptuję. Nie, no ale takie mamy standardy, koniec, kropka. No. Mnie jedna rzecz jeszcze zastanawia, bo o tym nie wiem, czy mówiliście. Jak to się stało, że sąd aż takie obostrzenia wprowadza, jeśli chodzi o zniesienie tego środka zabezpieczającego w postaci aresztu? Wcześniej, zdaje się, nie było mowy o tym, że wypuszczenie tych pseudo oskarżonych na wolność będzie w jakikolwiek sposób uwarunkowane chociażby wpłatą pieniędzy. No i też chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Ja jestem dumny, ja widziałem to w ciągu dnia. Jestem dumny z Michała za to, co dzisiaj zrobił rachunek. Naprawdę bardzo tak. jestem z niego dumny. To też była no, wielka to, operacja zrobić. organizacyjna. To też, to powiedzmy, że to dzięki naszym widzom. Tak. mamy takie środki, żeby. Nie, to by nie było, trzeba powiedzieć prosto, by nie było możliwe, gdyby nie ogromna sprzedaż książki, zgoda. I tutaj też ogromne podziękowania dla Państwa, bo to dzięki właśnie Państwa wpłatom, tak jak teraz jest zbiórka na ścianę ledową, żeby do nowej siedziby, tak samo te wszystkie wpłaty, które Państwo dokonują, te zakupy tych, książek, to było wszystko możliwe dzięki państwu, bo siła republiki to są jej widzowie i dzięki naszym widzom możemy robić rzeczy wielkie i pokazywać i przywracać sprawiedliwość w tym Wiecie, kraju. To ja dzisiaj miałem takie poczucie, że, że warto pracować, że warto mówić prawdę w mediach, bo to przynosi wcześniej czy później Rezentacja. No i za to dziękują nam też widzowie, to, 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 tak jak teraz byliśmy na Marszu Papieskim, tak, no to, to było setki naszych widzów podchodziło i dziękowało, tak, dziękujemy za waszą pracę. Tak samo w, wczoraj, przedwczoraj nagrywałem Mecenasa Lewandowskiego pod jednym z sądów, podchodzi do, nam, do mnie strażniczka i mówi, dziękuję, że jesteście, dziękuję, że mówicie prawdę, bo bez was to bym zwariowała. No i to widać. No dobrze, to, to ja tylko na jeden aspekt zwrócę uwagę, to co powiedział przed chwileczką Adrian, Stankowski rzecz jasna warto mówić prawdę, to jest prawda. Tylko zwróćcie uwagę na jedną rzecz, że w myśl tej takiej pięknej dewizy, że prawda sama się obroni, ta dewiza ległaby dzisiaj w gruzach, gdyby nie to, że nie ma republiki. Ja bym sobie taką konsekwencję nawet i taki ciąg zdarzeń przeprowadził, bo, bo tak to wygląda. Przepraszam, gdzie ta prawda miałaby się dzisiaj obronić? Gdzie? W którym miejscu? W tej stacji, która, z której się śmiejemy od kilku dni, w jaki sposób przedstawia sondaże, jak interpretuje? A może w tej stacji, gdzie jest ściek, przepraszam, czysta woda? Wiesz co, to, to chcę, poruszyłeś kwestię mediów. To pokażmy, jak szamani zwiertniczej, bo już tak trzeba ich nazwać, bo to... Ty ostatnio tydzień, się, tydzień temu się burzyłeś, że nazwałem kogoś propagandystą czy pracownikiem danej stacji. No to zobaczmy, jak ci dziennikarze z tvn przedstawiali księdza Olszewskiego. Bo to jest tylko do pokazania na chwilę, jakbyśmy mogli prosić. Bo tam ksiądz Olszewski nie ma twarzy. Tam w ogóle jest próba, nie wiem, zamazania go, próba go wymazania. O no właśnie, ksiądz Michał O w ogóle nie jest przedstawiany jako ksiądz Olszewski, twarz zamazana, żeby ludzie chyba nie widzieli cierpienia na jego twarzy. Chyba po to jest to zrobione. Z kolei teraz jakbyśmy mogli pokazać, jak e, oczywiście czysta woda szybko ingeruje w teksty. Na początku pokazali albo pisali, że jest to po prostu areszt wydobywczy w przypadku księdza Michała i tych dwóch urzędniczek. Mam nadzieję, że teraz będziemy mogli to pokazać bo to jest niesamowite, jak to właśnie wygląda. Chwilę wcześniej piszą poza Alszewskim areszt wydobywczy, zastosowano też wobec dwóch innych podejrzanych w tej sprawie urzędniczek. Chwilę potem nagle zmieniono oczywiście, że zwolnienie z aresztu zastosowano. Ciekawe, czy tam kogoś. ta woda. Połamią kołem za ten areszt zdobywczy. Może już ktoś został zwolniony za to. Jest to wielce prawdopodobne, znając obecne standardy rządowych mediów nielegalnie przyjętych. Ale przejętych. niestety mamy do czynienia też z reakcjami mediów, które. które no, z obrzydzeniem, prawdę powiedziawszy, zobaczyłem to, co niektóre media. To może przytoczę jedną rzecz, bo tutaj też się właśnie o tym mówi, że niektórzy próbują przeinaczać fakty. No bo teraz z kolei tak, pan. Warcholiński z 24 pisze tak, że wiel... oczywiście oglądali wywiad w Republice i pa... z panią Urszulą i z panią Karoliną, która przeprowadzała Danuta Holecka. I pan Warcholiński z 24 pisze tak, wielkie chwila dziennikarstwa w Republice, rozmowa z Urszulą D, dawno czegoś takiego nie widziałem, yy, nigdy nie widziałem. Jak cię złapią za rękę, to mów, że to nie twoja ręka. Tak z kolei próbują to przedstawiać. Z kolei Patryk Michalski, WP, pan, który przecież miał bardzo dobre relacje na przykład z paną hodownik, czyli partnerką e, agenta ruskiego i tak samo oskarżoną o szpiegostwo, pisze tak, odwracanie znaczeń, wielki sens alternatywnej rzeczywistości. Teraz głównie, bo, główni bohaterowie afery Funduszu Sprawiedliwości mają być męczennikami, wszystko pod płaszczykiem wiary z wykorzystaniem świętych dla niektórych symboli. To jest obrzydliwe. No, obrzydliwe. Tam jeszcze nie wiem, czy mamy tego Newsweeka. Mamy? Mamy, mamy. To, bo to, jest... to, to, to może pokażmy, bo to z obrzydzeniem, ale to um, um, no jednak... Pokażmy. Ksiądz Olszewski opuścił areszt na głowie brak śladów po cierniowej koronie. No, to taki jest. Chyba usunęli to potem, ale no, poziom kultury już po, poza wszystkim. Naprawdę. To... Adrian się oburzał na mnie tydzień temu, że ja nie nazywałem tych ludźmi dziennikarzami. Nie, bo to trzeba nie... obok dziennikarzy nawet nie stali. Potężny potężny deficyt kulturowy, żeby coś nie takiego. Nie wiem, czy Adrian widziałeś, bo na chwilę straciliśmy łączać z tobą. Widziałeś ten film? Jestem, jestem, f... przepraszam, coś się stało, ale nie, to, to ja się chciałem przeprosić. Żebyś to, się poka nie to pokażmy, urażony. może ten jeszcze ja, ja chciałem tylko, Ja chciałem na tobie tylko wymóc jedną rzecz, żebyś się nie stawał taki sam jak oni. Nie. Rozumiesz? Ja się nie staję tak jak oni, tylko ja po prostu stwierdzam fakty w tym momencie, Adrian. Przepraszam, jeżeli ktoś e, pisze takie... Słuchaj, z... ja wiem, ale oprócz faktu jest jeszcze coś takiego jak kultura i rzeczowe, trzeźwe, ludzkie podejście do tematu. E, jedna z pań, e, ja już nie będę mówił celowo która, e, uchodzących za dziennikarek, coś tam z Rubcowem rzekomo gdzieś na zdjęciach występująco. To ona zdaje się chyba, czy to ona, czy ktoś inny, ale chyba z tej samej stajni yy, czystej wody. Mówiła o tym, że księdza to właściwie to z, znaleziono w okolicznościach dość kompromitujących, no. Tak, to ta sama metoda, no. co Jerzy Urban. O, I do tej pory o, nie o księdzu, je, o księdzu. I nie przeprosi. Jerzy I nie przeprosi. I dlatego ja Cię proszę, Ty się wznieś ponad to i nie bądź taki sam jak ona. Tylko czasami po prostu człowiek, no, no musi stwierdzić fakty. Adrian, no to, to nie chodzi o to. To chodzi po prostu o spojrzenie prawdzie w oczy. No, przepraszam, czy dziennikarka yy, może skłamać na czyjś temat i potem, nie wiem, nie sprostować tego? No to nie. No, to ona po prostu służy jednej partii, służy po prostu temu kłamstwu, które sączy Tusk, które sączy Bodnar i po prostu wykonuje ślepo, nie wiem, ich yy, przekaz dnia, ich rozkazy. No to no, albo widzisz, jest się propagandystą, albo progres. jest dziennikarką. Będę, mamy progres, będę żartował. <laughs> Sam mówisz dziennikarka. mówisz. <laughs> Nie pracownica, na przykład no, mediów propagandowych, to jest albo czegoś to po prostu, no, funkcjonariuszka publiczna, która bierze publiczne pieniądze i tyle. No. Słuchajcie, a mm, na mnie ogromne wrażenie zrobiła siła obu pań, bo to są drobne, naprawdę drobne kobiety. No, pani Karolina, które, to nie wiem, czy 40 kilo waży, naprawdę. Tak, to... tak, które to wszystko wytrzymały i może warto puścić ten fragment dotyczący modlitwy, bo to tak, skąd się ta siła bierze, tak? Może z pani Karoliny pierwszy. Pa, tak, tak, to poprosimy o ten fragment. Mój przeciętny dzień upływał pod znakiem modlitwy. I ta modlitwa pozwalała mi po prostu przetrwać, przetrwać ten trudny czas. Ja bez wiary w Boga, bez modlitwy, bez tych też wielu cierpień i upadków, takich też pewnie duchowych z pytaniem, dlaczego, nie dałabym tam sobie rady. W dużej mierze pomogła dość głośna, bo też wiem, że medialna interwencja moich obrońców. W szczególności jeśli chodzi o różańce, które były przekazane przez moją mamę, które przez ponad dwa miesiące czasu nie wydano mi, pomimo tego, że jak już udało mi się uzyskać talon, gdzie jedną z pozycji na tym talonie były przedmioty kultu religijnego. To w momencie, kiedy odbierałam e, tą paczkę, to stwierdzono, że nie, że różańców nie można mi ich wydać, bo ich nie ma na talonie. Mhm. A ja mówię, no ale przecież jest punkt przedmioty kultury religijnego 10 sztuk. Te dwa różańce też są przedmiotem kultury religijnego. Nie. No i jak się sprawa z różańcem skończyła? Po moich prośbach, piśmie do dyrektora, rozmowach z wychowawcą, z panią zastępcą dyrektora, Dopiero interwencja moich obrońców wtedy na tym etapie pomogła, żeby mi te różańce już wtedy akurat przyniesiono do celi. Dwa miesiące czekałam na różańce do mojej mamy. No to jest wstrząsające tak samo. Różaniec nie jest elementem kultu religijnego. Nie jest to jest tak samo. To jest, to, jest, to jest moim zdaniem kolejny element też walki z kościołem walki z wiarą wiarą yy, albo walka z czymkolwiek co ma jakiekolwiek wartości nie wiem chrześcijańskie to jest Ale dla nich nie się do. <coughs> Przepraszam chciałeś nazywać rzeczy po imieniu No to no, bardzo proszę zainspirowałeś mnie to jest bolszewizm w najczystszej formie i w najczystszym wydaniu tak to jest mecenas, mecenas Kważyński też na to zwraca uwagę że w, yy, wcześniej. Yy, yy, w historii momentami, kiedy zabraniano Różańca albo walcza, zwalczano go, no to było albo no to za czasów Hitlera, albo za czasów Stalina. Tak, tak, bo to poza wszystkim w więzieniu jest tak, że ta posługa religijna, niesienie tej posługi religijnej jest w interesie służby więziennej, bo to obniża. Temperaturę emocji, składając. Daje nadzieję, zresztą pani nadzieję, to podkreślały. Daje siłę. Tak, i to jest zupełnie coś dziwacznego. Znaczy, działanie przeciwko, przeciwko interesom służby więziennej, ograniczanie takiej posługi. Bardzo to dziwne, ale też to, to świadectwo jest bardzo piękne obu pań. E, jaką moc daje modlitwa. No i daje tutaj... moc przetrwania 7 miesięcy e, więzieniu. w więzieniu. Raz... Z jednej no, strony samotnimi. daje moc przetrwania, z drugiej strony daje moc ciszy i spokoju w samym areszcie. Tak. Ludzie mają zajęcie, ludzie mają do kogo się odwołać. Wywiad z panią Urszulą i z panią Karoliną oglądali również politycy koalicji 13 grudnia, politycy koalicji rządzącej. Skomentowali też to w internecie, m.in. poseł Zębaczyński z Koalicji Obywatelskiej. Jak zobaczymy. Miałem rację, sąd apelacyjny w Warszawie jest niezawodny. Ksiądz Salceson wychodzi za kaucją 350 tysięcy złotych. To jest oczywiście odniesienie się do tej decyzji sądu. Ksiądz Salceson. No dobra, a na leśnik ośmiogwiazdkowy. No przecież wiadomo, jaką maksywę. No. Nie wiem, no szczerze, tak jak już kiedyś chyba użyłem takiego sformułowania, ale to jest poziom. No dno i wodorosty, no i metr mułu. No. No to, mówię, deficyt kulturowy, znaczy to są w dużej części... To jest rynsztok, którzy, to jest rynsztok. ...którzy po prostu są na poziomie tych ośmiu gwiazdek i nic więcej się wykrzesać nie potrafią. To jest parlamentarzysta, to jest poseł, to jest człowiek, który reprezentuje no, Polskę w polskim parlamencie, który reprezentuje, nie wiem, ile nie wiem na ile osób zagłosowało na Zębaczyńskiego, no ale to jest wstyd. To jest no taka ty, ty, dla polskiego parlamentaryzmu. Bo z tym salcesonem to jest też cała operacja przecież medialna, tak. żeby przykleić do księdza Matkę. Michała taką, ten, ten, ten salceson, podobnie jak wcześniej do, do ojca Tadeusza, e, Rydzyka tego, co on tam miał mieć. Ale to tak samo jest e, w, jeżeli chodzi o operację. Ale myślisz, że przez przypadek te panie były karmione salcesonem? Czy tak, żeby jeszcze bardziej upokorzyć, żeby jak będą no, opowiadały, relacjonowały to, co się działo, żeby jeszcze właśnie ta cała operacja medialna, żeby jeszcze mieli z czego się naśmiewać. Bo to chyba tylko o to chodzi. Żeby jeszcze bardziej zniszczyć, jeszcze bardziej upokorzyć. O ile się bardziej da. Bo nie wiem. No tak, tam jest taki bardzo mocny fragment, kiedy pani Urszula mówiła, że no że miała po prostu myśli samobójcze, to naprawdę nie jest to, to, to jest stan groźny no właśnie tak jak tutaj jest naśmiewanie się, no to jeszcze z wywiad Danuty Choleckiej z obiema paniami skomentował Krzysztof Brejsa o. mamy ten tego tak, bo to jest kolejny polityk koalicji rządzącej jak byśmy mogli zobaczyć ten wpis? Jest. Nie ma niczego bardziej obrzydliwego niż maskowanie złodziejstwa wiarą, różańcem, modlitwą. I to pisze polityk koalicji obywatelskiej. Ja powiem wprost, A ma, złodziejstwa. No właśnie, no to, nie ma nic nie ma, bardziej że, obrzydliwego nie, nie ma, niż że, Nie ma takiego zarzutu nawet w tej prokuraturze. No, no nie ma że, y, zarzutu, że ktoś ukradł jakieś pieniądze. Nie, no oni przecież i przywłaszczyli zorganizowana grupa przestępcza. Nie, to jest po prostu obrzydliwość, co wyprawiają politycy Koalicji Obywatelskiej. Że oni tym paniom nie, niech oni przyjdą, spojrzą tym kobietom w oczy i niech im powiedzą to prosto w twarz. No trzeba być, nie wiem, no, dla mnie to jest, trzeba być bydlakiem, no, żeby takie rzeczy pisać, żeby jeszcze się naśmiewać z tego, naśmiewać się z wiary, naśmiewać się z różańca. Ja mam takie wrażenie, że panu Brejzie to dalej pisze... Sok z buraka wywiad wojskowy pisze te tweety też tak jak wcześniej mówił, interpelacje pisał, ale to. A czy ty masz w ogóle komentarz do tego wpisu Brazy? Nie przepraszam, ale <laughs> nie chcę, bo się brzydzę za bardzo. A jak myślisz o odpowiedzialności politycznej? Trzeba rozmawiać w tym przypadku. Odpowiedzialności politycznej pana Brejzy, to, to jest nie, temat nie, w ogóle my, na nie, inną nie, rozmowę, ale nie, nie chcę na temat tego człowieka rozmawiać. Chodzi bardziej o e, to, bo nie chcę. teraz. E, słuchajcie, nie jest żadną tajemnicą, że przecież sprawa jest banalnie prosta. Przepraszam, że mówię banalnie, bo banalności tu nie ma. Była, było chamstwo, była buta i była opresja. Natomiast no, wiadomo, jak został rozpisany cykl rządzenia przez tę ekipę. 13 grudnia. Szczęśliwie już 10 miesięcy tych rządów za nami i jeszcze szczęśliwiej ponad rok tych rządów już za nami. Ale układ miał być prosty, pomijając fakt już, że nie ma tam republiki, ale nie będę się rozwodził, bo to by był za długi wywód. Sprawa była prosta, miała być igrzyska. Czym te igrzyska miały się zakończyć? Palicho to miała być sprawa wtórna, ale y, tłum miał wiwatować i skandować. Przeszczęśliwy, że igrzyska są. Są sadzania, są procesy, są oskarżenia. Może nawet jak procesów nie ma, to może nawet i lepiej, bo dłużej tłum będzie wiwatował i się cieszył. No Ale t, 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 ten tłum do igrzysk potrzebuje jeszcze i chleba. A tutaj chleba nie ma. Ale o cytując klasyka nie będzie w związku z powyższym rząd ma dzisiaj strasznie wielki problem i to podwójny, bo jedno się nie klei i drugie się nie klei. A jak a się nie klei już jedno i drugie, to to już poklejone nie będzie. Jest jeszcze jedna rzecz, która wstrząsa mnie, nie wiem czy nie najbardziej, ta, ta, to świadectwo, ta relacja pani Urszuli, która dzisiaj padła na naszej antenie, y tak naprawdę trzeba sobie powiedzieć wprost, gdyby nie siła, gdyby nie wiara, gdyby nie modlitwa pani Urszuli, to i Bodnar, i Tusk, i cała ta zgraja, która teraz tam siedzi, mieliby na sumieniu pani Urszule. I tu myślę, że teraz pójdźmy fragment w... świadectwa, Poczekaj, świadectwa. Przepraszam, pani powtórz, na czym? Ale, ale nie rozumiem, o co ci teraz chodzi. Że na czym by mieli? Na sumieniu. A co to jest sumienie dla nich? Sumienie miało czyste, bo nieużywane jest. No takie. właśnie. Tak, ale myślę, że nawet. Mam, takie, mam taką nadzieję, że chociaż resztki tego sumienia mają, że nie są takimi bezdusznymi robotami wykonującymi swoje ślepe przy, przy rozkazy. rozkazy to, co im mieć wyobraźnię, co się może stać. Bo, bo, bo słuchajmy pani Urszul. Tak. Były takie momenty, kiedy myślałam sobie, że no nie mogę się powiesić na tych sponach od piżamy, bo tyle osób się za mnie modli. No jakby nie. Nie może. E, więc e, jakkolwiek to brzmi, to e, ta modlitwa dawała bardzo namacalne te rezultaty. nie Czasami takie drastyczne, ale e, za to jestem bardzo wdzięczna i też czuję takie zobowiązanie, żeby świadczyć o tym, żeby też o tym mówić po prostu. Co by było? Co by było, gdyby pani Urszula nie czuła tych modlitw? Co by było, gdyby pani Urszula podupadła na wieżę to by, to, by było, to by była tragedia, to by była tragedia. Podnar i Tusk mieliby Michał krew na ręce, mieliby krew Jeszcze na ręce. bardziej pod na zdrowiu. To są ludzie po prostu bez wyobraźni e, przy okazji, bo, ale e, e, rzeczywiście trzeba mówić o, 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 o e, odpowiedzialności, bo to już e, tak. pan minister Przemysław Czarnek e, o tym, on jest profesorem prawa, w związku z tym też Zobaczmy, co napisał. Wie, wie, co mówi i co pisze. To się w głowie nie mieści. Jeśli ktoś tego nie oglądał, to koniecznie musi bydlaki od Tuska i Bodnara. Szykujcie się. Adrian, powinni się szykować? Którego pytasz? Ciebie. Tak, ale za jakiś czas. To jeszcze nie jest ten moment. Kiedy? Kiedy, kiedy naród oprzytomnieje i kiedy już po tym ferworze i tłumanie yy, unoszącym się radości wszechobecnej, tej znanej, uśmiechniętej Polski nad wszystkimi, naród usiądzie i zapłacze. Wtedy się powinni szykować. Właściwie wtedy powinni być gotowi na to, że zostaną osądzeni. bo prędzej, czy później do tego dojdzie. Nie będzie prawo stosowane tak, jak je ktoś rozumie. Tylko ja zakładam, że prawo będzie stosowane literalnie. Literalnie. Tak jak zostało napisane. Tak Tylko jak wiesz, zostało czego się przygotowane obawiam? przez ustawodawcę, jak przyszło cały proces legislacyjny. No prawo to jest prawo. Ono mi się może nie podobać. Ono może być głupie, ono może być mądre. Trudno. Ale ktoś, kto w moim imieniu to prawo ustanowił, to ono jest wiążące. No jest stara łacińska maksyma. Dura lex, set lex, tak? Tylko wiesz, czego się obawiam? że Tusk czy Bodnar wyjadą gdzieś do Brukseli, dostaną jakiś tam immunitet. I Będzie nad nimi parasol ochronny. Nie będzie, jak już... A ja się a właśnie ja się tego obawiam. Ja się tego obawiam. Bo że nawet jak w Polsce nie obejmuje czynów sprzed immunitetu, więc to takie tam. Ale to jest jeszcze tak samo kwestia. Ale szczegół. Natomiast. A jeżeli chodzi o prokuratorów, też tych, którzy wykonują polecenia Bodnara, ich nie będzie obejmował immunitet. Oni sobie nie wyjadą gdzieś na jakieś stanowiska w Brukseli. Oni też powinni mieć świadomość. Zwłaszcza, są nielegalni. Oni jest... powinni mieć świadomość. Czy to agenci ABW, którzy też stosowali to, ci, te tortury, czy pracownicy y, więzienia, oni też powinni mieć świadomość. Oni też powinni mieć odwagę, żeby się sprzeciwić. To prawda. Tak się zastanawiam jeszcze, bo dzisiejszy wywiad obu pań miał, to już wiemy, miał ogromną. O oglądalność, o ogromne za, zainteresowanie. Tak się zastanawiam, jak waszym zdaniem to zmieni postrzeganie w ogóle tej sprawy, nie wiem, w ogóle postrzeganie tej ekipy 13 grudnia zmieni co, to coś? Zmieni, bo to już nie jest na papierze, to już są słowa, to są relacje, to są świadectwa. I to do ludzi dociera, jak ludzie zobaczyli twarz pani Urszuli, pani Karoliny, jak zobaczyli łzy yy, księdza Michała. To, to nie są aktorzy to nie jest Maja Ostaszewska, która pojedzie nad granicę i zacznie płakać nad Ibrahimem, który płynął 6 dni, sześć nocy. To, to, są, nie, to nie ona, są aktorzy. Z wychodzeniem na brzeg w nocy, żeby podładować ładowarkę tak. czy telefon. Które media to pokazywały, przepraszam, bo ja się skupiłem tylko na Republice, to też dość, to, czy, przepraszam, ja miałem na tyle tra atrakcji dzisiaj zapewnionych, że skupiłem się na atrakcji, a oglądałem Republikę w tak zwanej przerwie, czy mając świadomość, to które media oprócz nas pokazywały to uwolnienie? Nie wiem, szczerze mówiąc nie oglądałem, więc nie, nie jestem ci w stanie odpowiedzieć na, te, na to pytanie. Tak czy siak, TV TVN próbował zablurować, wymazać w ogóle. Ja jechałem z Tomaszowa Lubelskiego, więc to ładne no, To w Republice, po prostu. Ale w, re w Republice... Nie, to, to jest najważniejsze. Natomiast ważne jest też to, czy ktoś jeszcze to zauważył. To Bo jeżeli to kolejny temat po zamieciony pod dywan i całkowicie niezauważony i, i całkowicie potraktowany w kategoriach błahostek, no to to się też źle skończy. Zresztą jeszcze chyba senator Lewicy, jeden czy któryś z polityków Lewicy udanusi jeszcze w Agorze. Yy, y Wspomniał o kobiecie, bo tu oczywiście były porównania, że to przecież były bite kobiety podczas strajku kobiet jakieś absurdalne, albo tak samo, że kobieta była źle traktowana, że policja do nich przyszła, do niej przyszła, jak chciała popełnić samobójstwo. Tak? Tu chodzi o słynną panią Joannę z Krakowa. Co się przecież potem okazało? że Sąd stwierdził, że pani Karolina jest wielce prawdopodobne, że mogła no, kłamać, wymyślać i jakieś niestworzone rzeczy opowiadać. Więc oni po prostu z tą narracją teraz będą próbowali jakoś przeinaczać, porównywać, nie wiem, do strajku kobiet, gdzie przepraszam, ale Marta Lempart powinna siedzieć w więzieniu za opluwanie, za wyzywanie funkcjonariuszy. No, ale sam fakt, że. Trzy osoby wyszły z więzienia, to jest ogromna porażka tego, tego rządu, który budował taką nastrość, że tu w ogóle jakąś e, super groźnych przestępców, właśnie ten, a tu się okazuje, że krótko mówiąc, lipa. I to jest sukces e... prawicy w Polsce. I sukces republiki. To tak, też trzeba powiedzieć. Tak, tak, tak. I no, Ogromne tutaj myślę podziękowania też by nie mówić, na Michała to... Rachonia, bo to też jest no, jego ogromna, tytaniczna praca. To nie chodzi, że nie wiem, ja chcę się podlizać, bo jest tutaj dyrektorem programowym. Nie, trzeba po prostu spojrzeć. Prawdzie w oczy. Y, 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 Michał wykonał kawał roboty w słusznej sprawie. Dzięki tak samo jego pracy, dzięki, tak jak jeszcze będę ra, kolejny raz podkreślał, y, ogromnemu wsparciu widzów republiki, bo republika jest silna. Dzięki państwu. Dlatego teraz będzie, będą kolejne ataki. Dzisiaj podobno TVN-u nad nami latał. Będą kolejne ataki na republikę, tylko i wyłącznie po to, żeby nas próbować jakoś osłabić, jakoś próbować nas zaatakować. Dzięki państwu jesteśmy nie do ruszenia. Bo z państwem możemy wiele, możemy przywracać sprawiedliwość, godność ludzi, tak jak w przypadku pani Urszuli, pani Karoliny. I sprawiać, że, że w Polsce będzie więcej sprawiedliwości, bo teraz na sprawiedliwość nie ma co liczyć. I to są, to od... są smutne wiadomości na, na, na ja są. Ja się łudzę, że wcześniej, zanim Naprawdę, będzie sprawiedliwość, to... wcześniej nie będzie to... litera prawa obowiązywała. No miejmy nadzieję, że... Prawo nie będzie tak, jak je tylko do nas Tusk rozumie, tylko tak, jak jest to zapisane w przepisach prawa. I tak musimy kończyć, proszę Państwa. Dzisiaj specjalnie, wcześniej piachem w tryby, teraz, zaraz program Kulisy Manipulacji. Oczywiście też będą kwestie poruszane księdza Olszewskiego i pani Karoliny, pani Urszuli. Dziękujemy naszym widzom. Serdecznie o to Dzięki Państwu zostańcie. jesteśmy coraz mocniejsi i kreujemy rzeczywistość, kreujemy prawdę kreujemy sprawiedliwość. Tak, bo tak po prostu należy. Dziękujemy jeszcze raz. Wszystkiego dobrego. Spokojnej nocy. Adrian Bach, Adrian Stankowski, Adrian Borecki. Do zobaczenia. Dziękujemy. Spokojnej nocy. Do zobaczenia. Dobry, noc państwu. My ze swojej strony z premierem Putinem przypilujemy, aby nikt piachu w trybie nie sypał.